Tam. Witam Cię, Marcinie. Marcin, czy jesteś w stanie nam tutaj powiedzieć, czy oglądałeś face to face'a z Kasjuszem? Czy raczej... Czy oglądałeś face to face? Czy oglądałeś face to face? Nie, nie słyszałem, dostałem tylko masę wiadomości, że mu straszne dupę właśnie. Tylko tyle. Ale ja tego nie widziałem, także tylko słyszałem. O, Michał. Okej, okej. Tak to zostawisz? Znaczy ja już się wypowiadałem. Nie, nie, być może jest to nieprawda, ja tego nie oglądałem. Natomiast takie dostałem wiadomości. To powiem Ci przynajmniej kilkanaście. Marcin, to powiedz nam, jeżeli na pewno byłem stronniczy troszeczkę na tym, w tym studio, no z tego względu, że no też zawiodłem się trochę, Marcin, nie? Że nie mogę przyjechać. Ale wszyscy przed samym face to face wiedzieli, że nie dotrę. Dałem przecież jeszcze wcześniej film, bo po tym jak się atakuje czyjąś rodzinę, to się jest świnią, a ja ze świniami przy stole nie siadam. I przecież mówiłem to wyraźnie, Boxdel, że z tą świnią jedyne mogę, to co mogę się spotkać w klatce, nigdzie więcej. No tak, tylko że wiesz, że też nie ukrywam, że to wyglądało trochę dziwnie, bo w tym programie mógłbyś i tak spotkasz się z Kasjuszem, i tak będziesz... Dobra, a powiedz mi taką rzecz, ty masz żonę? Nie mam żony, ale... A masz dziecko? A masz dziecko? Nie mam dziecka. To kiedyś jak będziesz miał, to pogadamy na ten sam temat, dobra? No rozumiem. Nie, no wiadomo, ja rodzina jest najświętsza, wartość. Utnijmy, Marcin, bo to wiesz, pójdziemy w niepotrzebne jakieś te spekulacje. Ja mam jedno pytanie do Marcina, bo jestem bardzo ciekawy. Zapodaj. Słuchaj, wiesz co, Marcin, siema, Kubańczyk z tej strony. Ja mam do ciebie pytanie, bo jestem bardzo ciekawy twojej walki z Kasjuszem i jest jako... Trochę liznąłem w życiu boksu. Jestem bardzo ciekaw, jak podchodzisz do tej walki. Czy będziesz walczył z cofki, czy będziesz agresywniejszy? Czy możesz zdradzić nam? Wiesz co, nie chcę tego zdradzać. Kubańczyk, zostaw, niech to wytrzyma jeszcze półtora dnia, bo wiesz... Nie, bo wiesz co, bo po prostu analizuję sobie tą walkę i patrzę, jak bije Kasjusz i zastanawiam się, wiesz, że on jednak ma twardą tą szczękę i przyjmuje ciosy i czy to gdzieś bardziej lucky punch z cofki? Nie chcesz zdradzać. To znaczy, wszyscy mówią o jego twardej szczęce, natomiast nigdy, jak ja zawsze pytam, w jakiej on walczy wadze, to nigdy tam nikt mi nie potrafi konkretnie odpowiedzieć. Pytam się, czy to była waga ciężka? Nie. No więc jeżeli ktoś nie walczył w ciężkiej wadze i twierdzi, że ma odporną szczękę, to znaczy, że jeszcze nic tak naprawdę nie wie. On zobaczy, jaka jest różnica między wagą ciężką a tym, co robił do tej pory. No tak, no na pewno wiesz, sama masa ciała idzie za siłą ciosu, to na pewno. No jestem bardzo ciekawy tej walki, bardzo ciekawy. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że przysporzy wam wiele emocji. Nie każdy... Jak zwykle, Marcin, twoje walki. Ja chciałem zapytać, panie Marcinie, jak bark po operacji? Czy wszystko w porządku na tą walkę? Czy jest pan gotowy? To znaczy, wiesz co, ten prawy to już doszedł do siebie, natomiast to już nie jest to, co było kiedyś. Natomiast ja mam dużo większe problemy z popękanym lewym, natomiast nie zoperuję już go, dopóki się sam nie urwie, bo ja musiałbym później się operować, czekać półtora roku, a w wieku 43 lat wracać do sportu walki, to jest, mówiąc szczerze, dosyć niemądre. No. Także dopóki jeszcze te ręce mi się nie pourywają do końca, to jadę z tematem. Okej, to jest jeszcze takie pytanie jakby do byłego boksera właśnie w kwestii boksu, z racji tego, że Mike Tyson wraca do walki. Jak pan sądzi, czy miałby jakieś szanse w współczesnym boksie? To znaczy z takim człowiekiem jak Tyson Fury, gdybym zestawić dzisiejszego Mike'a Tysona, niestety by nie miał. Dzisiejszego? Dzisiejszego nie miałby? Nie miałby. Natomiast znaczy Mike Tyson w swoim prime miałby oczywiście szansę z Tysonem Fury, natomiast dzisiejszy Mike Tyson już by takich szans nie miał. Panowie, muszę kończyć, bo wchodzę na odprawę. W tej właśnie chwili zaczyna. Już mówię. Dobrze, trzymaj się, Marcin. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć, cześć. Pozdrawiam. Szkoda trochę.